No i jest kolejna misja. Dzisiaj trzeba zamontować takie szyny, które będą służyć jako karnisz. Do tego przymocujemy zasłony i będziemy mogli w końcu no w ogóle je mieć i zasłaniać sobie tutaj okna. Najpierw trzeba wybrać jakieś wiertło. No i czas na wybór choinki. Trzeba dokonać dobrego wyboru. No musimy wyjść. Teraz wziąć to wiertło? No wiem, nie mam teraz jak z tym wiertłem wyjść, nie? Trzeba je kupić. Które ci się podoba? Podnieś to na chwilę. Tak, żeby nie... Pewnie ona będzie kosztowała tam jako to premium. 250 zł. Tak. Trzeba zapytać pana. Zawsze musi być tak, że jak się kupuje choinkę, czyli takie wiecie, żywą naturę, no to jeszcze musi padać i w ogóle do tego jest nieprzyjemnie, ale choineczka jest. Masz rozłożony kot? O, pewnie, wytrzyj to, no. Na sam wytrzyj. Super. Dobra. Weź, poczekaj, weź to jeszcze ode mnie. Poczekaj, bo ja nie mam szerokiego kadru i to. To i połóż. Dobra. Ja oczywiście zapomniałem swojego telefonu w domu i nawet nie miałem jak nagrywać czegokolwiek do vloga, ale Iga też ma telefon, także się udało. Jedziemy teraz do domu wkręcić te karnisze, ubrać chyba dzisiaj tą choinkę. Ja będę wkręcał karnisze, a ty Iga będziesz ubierać choinkę. Dobry plan. Jak ci się podoba choinka? Wiesz, kosztowała 45 zł, nie? Ta choinka. Ty, spaliła się. Nie no, kupiłem wiertarkę. Takie otóż wiertło. Gwiazda betlejemska. Świeć gwiazdeczko, mała świeć. Weź tak jeszcze. No, ona jest taka ładna, widzisz, że ona tam... Ale jest ładna. No tak, ale nie, tak po boku jeszcze jest ładna. O, widzisz? Ależ. Dobra. Pachnie świątecznie. To jest taki, wiesz, zapach tak charakterystyczny, że to się zawsze będzie kojarzyło ze świętami. To trzeba ją tam na dole przyciąć, żeby... No chyba, że ktoś do lasu chodzi dość często, to. Co? Ja wiem, czy ona jest krzywa. Chyba nie jest. Chyba jest git. Chociaż ewentualnie bardzo w prawą stronę jest, wiesz, niż w lewą. Nie wiem. Ważne, żeby na kamerze było dobrze. Dobra, ty, stoi. Ależ tam. No co? No niesamowita. O, no, o teraz. O, to jest strona sobniejsza. No bo to tak dziwnie wystaje z prawej strony. Ale nie, ja bym to zostawił, wiesz. Naturalność ponad wszystko, wiesz jak jest. Taka urosła, to taka musi stać. Chociaż trochę teraz dziwnie, jak to tak przygięłaś do dołu, tą gałąź. Nie da się mieć takiej choinki jak z obrazka, no bo... No to jest jednak naturalność. Jedna będzie taka, druga będzie taka i za to trzeba cenić choinki. Trzeba kupić sztuczną wtedy, by była idealna. No ale to by była sztuczna. No właśnie. No właśnie. A tak to jest naturalna, prawdziwa. Nasza pierwsza choinka była... Wyższa. Nie, nie, ale miała dziurę. Pamiętasz? No miała dziurę, tak pomiędzy. A ta teraz ma nadprogramowe gałęzie. Wszystko zależy od perspektywy. Z tej jest w miarę okej. Z tej strony wygląda najdziwniej, dlatego trzeba będzie tę stronę jakoś schować. No i się zastanawiam, że chyba w ogóle z tej wygląda najlepiej. Nagle. Nie wiem. A, jak w ogóle nie sięgasz? Trzeba podwyższyć tego hokera, bo im jest nisko. Specjalistą to ja się nazwać nie mogę na pewno, ale... Ale ty nie możesz się nazwać amatorem, bo nigdy tego nie robiłeś. Jesteś jakimś nowicjuszem. Robię to po raz pierwszy. Level nowicjusz. Co ma być, to będę. Od tej zaczynasz? No. Szymparuję to okulary. Czyli będę. No. Teraz jakoś trochę łatwiej w ogóle to poszło. Nie no, nie wiem, może nabrałem wprawy. Że byłeś... Nie tyle co wprawy, a tego. Nie. Pewności siebie. Pewności siebie. Fajnie. To sąsiada tam mówiłem. Miało być tak łatwo i przyjemnie, no. Wyszło jak zawsze. No, ostatnia. Jak wyjdzie, to wejdzie, jak nie, to nie wyjdzie. No. Według mnie jest. Nie, no,
chciała podobać się? Miałem księżyce w Gorzowie. On się... Były takie mało konkretne, a to jest też konkretny i byłeś sobie... On się tak fajnie mieni. Jakby on... Ładny jest nawet, jest ogólnie opisane, tak ja bym powiedział... No, fajna rzecz. A zobacz ten na dole, bo on jest za cztery dychy tylko. A ten jest taki trochę, wiesz, turystyczny. Nie, bo ty też tak lubisz. Takie. Tak, nie. Nie, nie wyglądają aż tak źle. Jeden na, po jednej stronie, a drugi po drugiej. Jeden przed tobą, a drugi na przykład, wiesz, na ścianie. Nie, to mi się najbardziej podoba. Musiałbym tak już przymocować. No na tych. Mamy te rzepy. Masz już teraz sprawę wiertarkową, więc możesz dziury robić. Wiertarką na pewno już nie będę wkręcił. Ostatnia porcja montowania karniszy, tylko tym razem okazało się, że sufitem jest regips, więc musiałem pojechać po jeszcze inne kołki. Takie rozporowe nie pasują, teraz będą takie jakby motylkowe do regipsów. No zobaczymy. Jeżeli ten sposób będzie autentycznie wymagał tylko tej mojej wiertarki, a nie tamtego dziadostwa, do którego autentycznie strasznie się zraziłem i nie chciałbym go używać już nigdy w życiu, przynajmniej do takich akcji, to byłoby super, bo nic by się tutaj już nie powrodziło i w ogóle. I tak się będzie brudzić. No trochę tak, ale nie aż tak, nie? Uwaga, no sprawdźmy to. Ciekawe. Gdyby można było tak każdy karnisz zamontować, to byłoby niesamowicie. Słaby research zrobiliśmy. No, to trzeba było wiedzieć, że tutaj jest ten. Gips. No, dokładnie, trzeba było wiedzieć. Pokaż, co to jest. Co to jest? Lego. Pokaż, co to traktor, tak? Myśmy sobie miały posprzątany pokój. Miałeś posprzątany pokój? No. No widzisz, to warto sprzątać. Wtedy Mikołaj to docenia. A jak ci się pociągiem jechało? Na stadionie byliśmy już w Warszawie. Jarmark w Warszawie. Wesołych świąt życzę wam serdecznie z tego miejsca. Tutaj w ogóle jest też lodowisko i można sobie pojeździć na łyżwach, tylko teraz jest chyba jakaś przerwa, ale i tak w sumie spoko. Klimacik jest. Dzisiaj tak w zasadzie ten tydzień przed Wigilią mam tutaj rodzinkę, która przyjechała zobaczyć jarmark i troszeczkę ogólnie Warszawy, więc fajnie spędzamy czas. Na pewno to spora odskocznia od codzienności. Tyle było z naszego turysty. Odleciał. Mam kompana do podróży. Gorące, ale dobre. Przyszedł taki materiał, który jest w teorii niby najlepszym wygłuszaczem ścian, podłóg i innych takich miejsc. To podobno bardzo dobrze tłumi dźwięki i ludzie sobie to dają w ściany, pod podłogę, na sufit, a ja sobie to dam na ścianę, tą taką za szafą.
żeby sąsiedzi nie mieli do mnie nigdy żadnego żalu o to, że śpiewam i gram. Chociaż nikt nigdy mi nic nie powiedział, ale tak po prostu sam będę się chyba czuł lepiej z tym psychicznie, kiedy będę miał taką barierę jeszcze za szafą z tych pianek. To ogólnie jest taki materiał budowlany, że to się daje w ściany, a później przykrywa się na przykład jakimś regipsem czy coś. Ja nie będę tego robić, ja to po prostu luzem wstawię i będę miał nadzieję, że to zadziała podobnie. Ale najpierw muszę odsunąć szafy i zobaczyć, jak to w ogóle idzie. Mam nadzieję, że nie będzie przeszkód. Z klatki schodowej ciągnie się taki bardzo długi kabel internetowy, który idzie sobie aż tutaj. Tada! Internet światłowodowy zamontowany, tylko niestety jeszcze nie ma internetu w gniazdkach. Bo żeby internet był w każdym z gniazdek w pokojach, to musi być zamontowany tutaj jakiś rozdzielacz, coś tam. I dzisiaj przyjedzie pan informatyk, który mi to załatwi podobno. Zobaczymy zresztą, czy się... W sensie nie informatyk, tylko elektryk, sorry. Może informatyką też się zajmuje, ale ogólnie jest elektrykiem. No i zobaczymy, bo z internetem nie było łatwo. Tutaj ciężko było ten światłowód przeprowadzić, gdyż tu była jakaś niedrożna rura, przez którą panowie nie mogli się przebić. Próbowały dwie ekipy na 3 razy i w końcu po 3 tygodniach się udało. No ale jednak na razie idzie sobie tutaj taki kabel do mojego pokoju, o który można się... O właśnie, nie zrobiłem tego specjalnie, przysięgam, ale to w ogóle nie o kabel, tylko o schodek się potknąłem. No ten kabel też idzie się tutaj załatwić, słuchajcie. Stwierdziłem, że spoko będzie tutaj na maksa wcisnąć między ścianą a szafą i tą szafę po prostu docisnąć do ściany. I to się może będzie samo trzymało i nie będzie trzeba tego przyklejać na żadne rzepy czy coś takiego. Pewnie nie jest to jakiś najlepszy sposób na ich montaż, ale mam nadzieję, że do moich celów będzie wystarczający, bo jeszcze oprócz tych pianek tłumiących, izolacyjnych, przyjdą mi na ściany. A to już w tamtych miejscach, żebym już nie miał tych kartonów, to przyjdą mi na ściany takie pianki akustyczne. Tam mam zasłony i powinno być wtedy tutaj mega spoko zaadaptowane. Od samego dołu tutaj te 5 takich pianek weszło praktycznie idealnie tutaj do końca, pod sam sufit. Także mega spoko. Teraz jeszcze tylko tutaj i tam. Przyznam szczerze, że nie spodziewałem się, że mi to pójdzie tak w miarę gładko. Myślałem, że będą jakieś wertepy podczas tego procesu. To już ogólnie jak się tutaj stanie, to ma się taki feeling, że tutaj jest tak jakoś bardziej akustycznie, że to tak faktycznie tłumi ten dźwięk. Także git, cała ściana jest wypełniona tą pianką, mam nadzieję, że to jakkolwiek pomoże, wiecie, żeby się te dźwięki stąd nie przedostawały do sąsiada. Oprócz tego, że jest ta pianka, to jest jeszcze szafa, w której są ciuchy i masa innych rzeczy, więc no ta warstwa od sąsiada, od ściany jest naprawdę gruba. Postarałem się, żeby nie było. Udało się. Wszystko ładnie siedzi. Misja, myślę, zaliczona. Ja się trochę przy tym całym zadaniu spociłem, ale warto było. Cieszę się, że udało się jakby to zamontować bez żadnych rzepów, klejów, czy w ogóle montowania tego w ścianie. Trochę taka prowizorka, no ale też o to chodzi, no bo pewnie kiedyś stąd przecież się będę musiał wynieść i będę musiał zabrać ze sobą jakoś te panele, także spoko. Kiedyś się jeszcze przydadzą. No i pan informatyk elektryk podłączył wszystko jak trzeba. Niestety to się nie chciało zmieścić do tej skrzynki, która jest za mała. A też nie ma tego za bardzo jak przymocować do ściany, to będzie sobie wisieć. No i potrawa zwycięstwa. Jesteśmy w centrum, idziemy na event Coca-Coli, tylko że niestety pogoda jest okropna. Naprawdę gorzej się już chyba nie dało wylosować. Mam nadzieję, że chociaż fajna atmosfera nam to zrekompensuje. Do różnego rodzaju zdjęć, które będziecie robić, a później umieszczać w mediach społecznościowych i do tego namawiam. Gości, już za chwilę, już za moment będę miał zaszczyt zaprosić na scenę szczególnego i honorowego gościa, ale zanim to nastąpi, zaproszę mieszkańców Warszawy, żeby podeszli do nas bliżej, żeby byli tu razem z nami. Z tym imieniem albo pseudonimem. Co to zrobić? Co zrobić, aby tak... And thank you so much for joining us here in this amazing day when our red iconic Coca-Cola truck came directly from Santa's village to Warsaw. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time. Iga, to by jaki prezent na święta? Może takie drzewko jako dekoracja? To chociaż ładnie nie, wygląda, co? Nie, róże. A róże? A to faktycznie, spoko. A takiego nie chcesz? Nie za bardzo. No jak ty? Ty, a patrz, tu są dla ciebie rzeczy, z tyłu. Nie, takich nie miałam. Ale... Jak miałaś 5 lat, to byś się cieszyła. Ja jak miałem 5, no dobra, no z 10 lat, to bym się cieszył z prezentów z Minecrafta, bo kiedyś byłem turbograczem tej gry. O, ja tu bym się cieszył z czegoś takiego.
Przemocne. Formułka McLaren. 7 stów. 7 stówek, no. A co, chcesz mi kupić? Ty dostałeś ode mnie Lego, jeszcze go nie ułożyłem. A to prawda, to prawda. To warunek jest taki, że... Trzeba ułożyć najpierw. Tak. No, ułożę. I teraz musisz takich... Nie! Chciałem powiedzieć, że będziesz idealnym trzymaczem. Zamiast przyklejać iga, to tak po prostu będzie stać. Nie, patrz. Co ty na to? Tylko nie mam tylu rap, bo musiała być ośmiornicą. Nie no, ale słuchajcie, włożyliśmy tutaj tą piankę, tamtą, te i te. I się okazuje... Sorry za moje włosy. Że ten pogłos, który tutaj był, zniknął. Fenomenalne te. Kawałek gąbki. Pod takie nagraniowe cele, kiedy dużo się na przykład nagrywa różnych wokali, czy jakichś podcastów, czy w ogóle jakichś czegokolwiek związanego z dźwiękiem, to autentycznie te pianki robią niesamowitą robotę. Aż sam jestem w szoku. Mam jeszcze 4 takie ogromne. W ogóle taki jeden płat to jest metr na metr. Na dole są jeszcze 4, trzeba je zamontować na ścianę. No i powinno tutaj powstać naprawdę całkiem spoko studio do różnych moich nagrywek. Duża ilość dywanów, takie właśnie pianki akustyczne naprawdę bardzo dużo dają. No i oczywiście zasłony. Wykminiliśmy taki sposób klejenia tych pianek na rzepy, żeby był mało inwazyjny dla ścian. Są takie specjalne kleje, które by tutaj nam mega ułatwiły pracę, ale później, żeby taką piankę ściągnąć ze ściany, no to niestety są schody, bo cały tynk odchodzi i psuje się w zasadzie wszystko niepotrzebne. Nagrałem jakieś kolędy na teraz te kilka świątecznych dni, aby mieć co wrzucać na swoje social media. Jest 21:59, za chwilę robię live'a i z samiutkiego rana jedziemy do Gorzowa na święta. I w ogóle, ja nawet nie wiem, bo ten vlog, który oglądacie, on jeszcze nie jest zmontowany w tym momencie w ogóle. Nie wiem, kiedy będzie. Jestem sam ciekawy, kiedy mi się udało go zmontować i wstawić, więc w sumie macie odpowiedź oglądając tego vloga. Ogólnie to wszystkie pianki akustyczne, które nakleiliśmy, no dobra, prawie wszystkie, bo nakleiliśmy ich 8, 6 spadło ze ściany, po prostu się zsunęły, te rzepy nie trzymają tak, jak myślałem, że będą. Wydaje mi się, że trzeba dać ich naprawdę bardzo dużo i tak zrobimy, ale to już po przyjeździe ze świąt. Kurczę, intensywnie. Gaśnie świat, w ogóle to dobry kadr jest, ładnie to wygląda, patrz, weź sobie zajrzyj. Znów nie mamy świadków, widzisz? Mhm. Trzeba wykminić jakiś inny sposób na te pianki. Bo tutaj jakieś pobojowisko się stało. Wszystko pospadało. Damy radę. Jesteśmy w drodze na Wigilię do Gorzowa i zobaczcie, jaka zrobiła się pogoda. Pruszy pięknie śnieg. No jest klimat, co? Fajnie się jedzie w taką pogodę, bo naprawdę czuć klimat świąt. Siemaneczko! Szczęśliwy. Które są twoje? No. I tutaj. Okej. I które jeszcze? No. O kurde. Tylko musisz zjeść dzisiaj dużo, nie? Zanim otworzysz. To chyba Szymek się do mnie dobija. Wpuścisz mnie? No wpuszczę cię. Tylko ja mam live'a. Dużo osób cię będzie widziało. Dzień dobry. A musisz podejść bliżej. Usiądź sobie. Dzień dobry. Jaką kolędę lubisz najbardziej śpiewać? Przybierzeli do Betlejem. Przybierzeli do Betlejem? To co robimy razem? Śpiewamy to? Tak. I przybierzeli do Betlejem pasterze, grając w wieczne dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Się. Przecieram nagle oczy, myślę, czy do senu dziś późno skończy się. Nie potrzeba nam słów, znam już każdy twój ruch. Nie oderwę się od ciebie już. O, uwaga, to jest live dzisiaj totalnie wyjątkowy. Mamy w tym momencie 460 osób na tym live'ie. Jestem ja w aucie, moi drodzy.
Jestem wam. Osiemaneczko, osiemaneczko, witam, witam serdecznie tutaj ekipę całą, która się pięknie pokazuje. Majka nawet dołączyła! Siemaneczko. Ja cię kręcę. Czad. Live. O, dzięki blondynek. Live w aucie, żeby zachować, słuchajcie, codzienne live'y, żeby to nam się nie popsuło. Dzisiaj jestem w totalnych rozjazdach, bo jeżdżę, słuchajcie, od A do B punktu do różnych rodzin i spędzam z nimi czas. No i nie byłem w stanie mieć gitary dzisiaj ze sobą, ale jutro się widzimy już normalnie około 22. Fajnie, że taki live się udało dzisiaj trzasnąć. Po świętach jeszcze trzeba zajechać do fryzjera, więc jadę po raz pierwszy do jakiegoś tutaj wyszukanego na osiedlu. No i zobaczymy, jak to będzie. Także cięcie. Misja zakończona sukcesem. Kolejna zresztą misja, bo tych misji w życiu jest naprawdę wiele. Całe życie zresztą to są jakieś misje. Nice! 2024.